Do bram tej instytucji pukają najczęściej osoby z bardzo złymi przeżyciami. To nie tylko dorośli, ale i niestety dzieci. Ośrodek Interwencji Kryzysowej podsumowuje kolejny miniony rok działalności. Najbardziej gdzieś tam w podświadomości się kodują te sprawy, które były najbardziej bulwersujące, jak na przykład kwestia pobitych dzieci, a takie sytuacje się zdarzają i to za często się zdarzają, czy na przykład problem skatowanej kobiety, tak, która w przeddzień Wigilii została po prostu skatowana, pobita w okrutny sposób. Sprawca zmęczał się nad nią kilka dni. Tak. Uważam, że jej koleżanki, które zadzwoniły do nas i udało się wszcząć i procedury z policją i z pomocą społeczną, uratowały jej życie. Tak. Sprawa tej kobiety, zdaniem Włodzimierza Wolskiego, obnażyła także braki w prawie, które ma chronić ofiary przemocy. Chodzi o braki procedur dla ciężko pobitych na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Przykład właśnie tej pobitej kobiety, która trafiła na oddział ratunkowy na Józefowie, gdzie przez prawie 2 godziny siedziała na korytarzu, przywiozła przez pogotowie zresztą, tak. I ona, jak z nią rozmawiałem, mówiła, że czuła się fatalnie, że wszyscy ją oglądali, wszyscy na nią patrzyli. Brak konkretnych procedur na oddziałach ratunkowych to nie jedyny problem, twierdzi Włodzimierz Wolski. Jego zdaniem nie działa także na korzyść pokrzywdzonych procedura niebieskiej karty, a funkcjonariusze zbyt rzadko stosują zapisy mówiące o tym, że sprawca przemocy powinien opuścić mieszkanie. W efekcie to ofiara musi uciekać. W ubiegłym roku najwięcej, bo blisko 700 spraw, którymi zajmował się ośrodek, dotyczyło przemocy fizycznej i psychicznej. Ponad 100 dotyczyło problemu z alkoholem. Były też rzadkie, ale bulwersujące przypadki, na przykład prostytucji dziecięcej. Włodzimierz Wolski zwraca także uwagę na cały czas groźne dopalacze. Kolejna kwestia to są kwestie dopalaczy, które bezkarnie sprzedają. Mieliśmy takie 2 czy 3 przypadki, nawet bardzo dramatyczne, rodzice zapłakani. Syn dostał ataku szału po dopalaczu, zdemolował mieszkanie. Ganiał się siekierą ojca praktycznie, mało brakowało, to by go zabił, prawda? Więc to są rzeczy takie, które funkcjonują. No niby tych dopalaczy nie ma, a są. I nie będę mówił gdzie, ale prawdopodobnie spokojnie można kupić jako produkt kolekcjonerski. W 2014 roku ośrodek interwencji kryzysowej w Radomiu zajmował się ponad 1000 spraw.